Ten projekt nie może być kierowany pod obrady Rady Miejskiej. W szczególności najważniejszą kwestią, która została ustalona, to jest liczba zebranych podpisów. Do Urzędu Miejskiego wpłynęły 444 karty. Na tych kartach było 5573 podpisy. W wyniku weryfikacji przez służby pana prezydenta pod sądem wybierania się do Rady Miejskiej jedynie uznano 3756 podpisów. Czyli ponad 1700 podpisów nie została uznana. Jest to główny powód, który powoduje, że ten projekt nie może być kierowany do wodobrady Rady Miejskiej. Może tylko pokrótce powiem, że także weryfikowane ta uchwała była osobą formalno-prawnym, też zawierała formalno-prawne błędy. To były takie już inne sprawy, na przykład w tytule Rada Miasta Grudziądza zamiast w sprawie likwidacji Straży Miejskiej mówi się o rozwiązaniu Rady Miejskiej. Także kwestia dotycząca terminu rozpoczęcia tej likwidacji, zakończenia też niezgodna z techniką prawodawczą przewidzianą do tego typu projektów uchwał. To zadecydowało o tym, że pan prezydent w dniu 10 marca przedłożył do mnie pismo z swoim stanowiskiem, wskazując, że wymogi przewidziane w regulaminie Rady Miejskiej nie zostały spełnione. Jeżeli chodzi o same podpisy, to były różne takie błędy. Nazwiska niedopisane, czasami osoby podpisywały się dwukrotnie, trzykrotnie, nawet pięciokrotnie ta sama osoba. Osoby, które nie miały prawa wybierania do Rady Miejskiej, a więc osoby spoza gminy, miasto Grudziądz, tak? I takie powody zadecydowały o tym, że z tych 5573 podpisów zebrało się 3756. I należy zaznaczyć w tym miejscu, że nasz regulamin Rady Miejskiej nie ma mechanizmów poprawy tego, tak? Czyli jeżeli inicjatywa uchwałodawcza przygotowana przez mieszkańców, przez wnioskodawców nie spełnia takich wymogów, to automatycznie nie bez wzywania, bez uzupełniania istnieje zadania przetona. Kto to ocenia, czy ten błąd formalny jest tak istotny, że przekreślił projekt uchwały? To pan to ocenia, czy pan prezydent sugeruje, tak? Nie. Pan prezydent zgodnie z regulaminem Rady Miejskiej zajmuje stanowisko. Jest cała procedura i ja jestem związany stanowiskiem pana prezydenta. Pan prezydent, bazując przy ocenie formalno-prawnej, bazuje na podstawie radców prawnych. No i techniki, która konkretnie to określa, odwołując się tutaj do rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej. Czyli ale te błędy prawne były poważne, pana zdaniem? Znaczy, proszę pana, mi nie jest oceniać, my mówimy na tą chwilę, jeżeli byśmy mieli tego typu błędy formalno-prawne przy normalnej uchwale, w mojej ocenie, gdyby to była tego typu sprawa i by dalej uchwała była procedowana, wojewoda by nam zarzucił, tak, by wszczął postępowanie tutaj konkretnie w ramach swojego nadzoru nad tym, żeby uchwała była zgodna z prawem, tak? A więc jeżeli jest kwestia likwidacji, rozwiązania, są to dwie odrębne sprawy, także kwestia terminu rozpoczęcia zakończenia też musi odpowiadać literze prawa. Jak długo trwała weryfikacja? Wiemy, kiedy te podpisy złożono i czy to od razu przystąpiono, czy to... Znaczy, z tego co ja wiem, to było niezwłoczne działania, tak? Pan prezydent miał na to 60 dni, żeby w całym tym układzie to było zrobione. W tym terminie wszystko zostało wykonane, więc nie ma żadnych naruszeń terminu. Czy nic za to, że mają taką możliwość wglądu w te listy i zobaczenia i nazwy, że się było spieszone? Ja sądzę, że to nie ma żadnych przeciwwskazań. Tym zakresie, można zobaczyć. Jest to informacja dla konkretnie wnioskodawców i mają prawo zobaczyć, jakie były błędy, zobaczyć, jak to było weryfikowane. To jest sytuacja, że oczywista. Czy jeszcze są jakieś pytania? Jeszcze mam jedno pytanie, bo inicjatorzy rozwiązania Straży Miejskiej podnoszą taki argument, że to 5 tysięcy podpisów to jest taka dość zaporowa liczba. Chciałem poprosić o pana zdanie na ten temat, czy to 5 tysięcy to nie jest za dużo jak do złożenia obywatelskiego projektu uchwały. Znaczy ja sądzę, panie redaktorze, że nie. To, co zostało przyjęte, to sam regulamin, sam status, to był przyjęty przez wszystkich radnych. Jak pamiętam, to była przepowiedziana ta uchwała, nie było jakichś głosów przeciwnych. A co najważniejsze, musimy pamiętać o tym, że radni są przedstawicielami miasta Grudziądza, tak? I jeżeli jest takie sprawy wyjątkowe, to też musi być pewnego rodzaju podstawa do tego, żeby taką uchwałę wprowadzić. Bo jeżeli byśmy zmniejszyli, powiedzmy, tą ilość 1000 podpisów, 2000 podpisów, to nie wiem, czy konkretnie służby pana prezydenta by nie zajmowały się non-stop różnymi inicjatywami. To nie zawsze byłyby to inicjatywy jakieś słuszne. Ja nie,
nie oceniam tego z tego punktu widzenia, ale samo zaangażowanie służb, które by musiały się tylko tym zajmować, no to by troszeczkę się mijało z celem. Tak, od tego jest taki system prawny, jest samorząd terytorialny, że co 4 lata mieszkańcy mają możliwość weryfikowania i władzy wykonawczej i władzy uchwałodawczej. Tak, a więc to my wprowadziliśmy jako pewien element, żeby mieszkańcy mieli możliwość wpływu na ważne sprawy. Tak? Ale to też, żeby te sprawy, które były podejmowane, miały większe poparcie społeczne. Tak? Sami inicjatorzy o tym mówili, że chcieli ten problem przedstawić, tak? Chcieli, żeby się powstała dyskusja w mieście, powstała dyskusja społeczna, żeby zaangażowały się różne środowiska. Mieliśmy m.in. spotkanie z panem komendantem, z panem prezydentem, gdzie mówiliśmy o kierunkach Straży Miejskiej funkcjonowania działania. Sądzę, że jeżeli jednym z elementów działania inicjatorów było rozpoczęcie dyskusji na temat Straży Miejskiej funkcjonowania, oceny, to na pewno ten punkt inicjatorzysko. To jest jedna kwestia. I nawet jeżeli inicjatywa uchwałodawcza to jest 100% była od strony formalno-prawnej, od strony też podpisów idealna, to i tak zostaje kwestią radnych. No oczywiście. No to jest. I musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy, że w każdej sprawie nie da się zastąpić spraw porządkowych policją. Mieszkańcy w bardzo takich podstawowych, ja miałem ostatnie przypadki, gdzie były sprawy, które policja się tym nie zajmowała, a Straż Miejska się tym zajmuje. Bada tą sprawę, ustala, kto jest tutaj odpowiedzialny, próbuje podejmować różne czynności, czy to zakres porządkowy, czy przeciwpożarowych. I o tym my musimy pamiętać, że łatwo mówić w tym momencie o likwidacji, rozwiązaniu Straży Miejskiej, ale co za to? Kto przejmie te działania? Kto będzie występował w imieniu mieszkańców, kiedy będą naprawdę problemy? Problemy, jak pan komendant czasami przedstawia, to są problemy czasami sąsiedzkie. Że sąsiad nie respektuje podstawowych praw współżycia takiego społecznego. Tak? To są czasami takie są sprawy, gdzie musi być kwestia porządkowa. Tak? To też Państwo wiecie, że wiele razy się komuś prosi o posprzątanie chodnika, prosi się o to, żeby coś zrobił, ale jeżeli nie ma odpowiedniego elementu przymusu, i tak nasza Straż Miejska nie jest strażą nastawioną na represje. Tak? Ja nawet spotykam z mieszkańcami, wiem, że w wielu przypadkach Straż Miejska cały czas poucza. Tak? Ona przedstawia konsekwencje i w większości tych przypadków kończy się na pouczeniu.